Człowiek potknie albo skaleczy, woła: o kurwa! O, wyjebał się pas, kurwa! Palek się wyjebał! Wyjebał się! Kurwa! Dlaczego żeś nie pomógł? Ja siebie. Kurwa, no tak się wypierdalał! Byłoby to odrzucić na tu. O, trzeba dokręcić. No. Nie. Dobra, będzie. Wiecie, tak nie wiem do końca jak zacząć. Tak sobie pomyślałem, że jeszcze dokleję początek do tego filmu, który w zasadzie nie będzie jakimś tam specjalnym kontentem, nie wiadomo czego. To będzie taki update przed zlotem. Zresztą sami zobaczycie. Chciałbym też oficjalnie zaprosić Radka z Warsztatowych Historii, Romirena Podgórzyńskiego, Marewela, Piotra Jamrosia wraz z małżonką. No i generalnie wszystkich widzów. To jest otwarty, luźny content dla ludzi. Chciałbym, żebyście się dobrze bawili. Uważam, że należy wam się troszkę relaksu i właśnie taki jest tego content. Żebyśmy posłuchali muzyki, pobawili się, zjedli coś. Taki jest właśnie content zlotu nasaczowego, na który serdecznie was zapraszam. Oczywiście wszystkich nie jestem w stanie wymienić,
ale pamiętam, że ekipa Forte, koledzy Kiwi Auto Centrum, tam jeszcze ktoś, przepraszam, nie jestem w stanie wymienić wszystkich, bo nie pamiętam, ale pamiętam gesty, za co jestem bardzo wdzięczny. Jestem wdzięczny Piotrowi z Halinowa, który przyjeżdża, wspiera mnie ciastkiem jakimś, albo jakimś piciem. Tak, taki stary mechanior. Zdrówka ci życzę. Jestem wdzięczny Piotrkowi, który z Włochów wysłał wspaniałe prezenty. Wysłał kubeczki dla mojej ekipy, dla narzeczonej, dla mnie oraz światełka, które na pewno posłużą mi w warsztacie. Jestem wdzięczny Piotrowi Szałachowi za poświęcony czas, za zaproszenie do Hiszpanii, z którego skorzystałem i za wspaniałe poświęcenie, żeby zrobić nagrody dla moich nosaczy za zawody, które się właśnie odbędą na najbliższym zlocie. Ogólnie za to, że jesteś. Takich ludzi się docenia, ja to doceniam i cieszę się, że po prostu tacy ludzie mnie otaczają. Patronom chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za wsparcie. Wam, widzowie, za łapki w górę i komentarze. Ja te komentarze wszystkie czytam, ja to widzę. Może wam się wydaje, że komentarz gdzieś pójdzie w niepamięć. Ja to wszystko widzę, wszystko biorę do siebie, każdy jeden komentarz, czy to dobry, czy to zły. A więc to wszystko w pewnym sensie mnie buduje albo niszczy. Takie jest życie po prostu. Kolega White Garage, przepraszam, miałem się odezwać. Pamiętam o tobie. Chciałbym, żebyś się nie poddawał. Wszyscy się nie poddawajcie. Pamiętam, mówiłeś, że utwór Send Me an Angel kojarzy ci się z wypadkiem. To nie wiem, czy dobrze, czy to źle, ale mówiłeś, że aż ci ciary przeszły. To tak z mojej strony. Chciałbym po prostu, żebyś się nie poddawał. Wiem, że prowadzisz swój warsztat i że wszyscy pracujecie w jakiejś tam branży i że każdemu jest po troszku ciężko, ale no czasami się poużalamy nad sobą, ale idziemy dalej. Także idziemy dalej. Ten świat jest naprawdę bardzo dziwny i będzie jeszcze gorzej. No ale będzie ciekawie przynajmniej. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie ma sensu się poddawać, bo w zasadzie poddawanie jest nudne. No nie? No. Co z tego, że się poddasz? Co z tego, że nie wychodzi? No co z tego, że coś cię wkurwi? No, wiesz, ile mnie rzeczy wkurwia? O Jezu, człowieku. Kurna. Dzień jak co dzień. No, ale jakoś trzeba sobie z tym radzić, nie? Naprawdę, człowiek czasami myśli, że zwariuje. No, ale takie jest życie po prostu. Tak po prostu musi być. Tak to jest skonstruowany ten świat. Tomek sposób. Nie mogę się do ciebie dodzwonić, bo zgubiłem numer. Cholera jasna. Co chwilę mi się psuje telefon, nie mogę się dodzwonić. Zapraszam ciebie wraz z rodziną na najbliższy zlot. Mam nadzieję, że mnie słyszysz. I może byś wpadł. Maciek z Auto Challenge powiedział, że jak da radę, to wpadnie, ale nie gwarantuję. Oczywiście nie obraża się, jak ktoś nie przyjdzie. Po prostu chciałbym oficjalnie powiedzieć, że furtka jest otwarta dla was. No i jak chcecie się zrelaksować, to zapraszam. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to przepraszam. Ale jest was tak wielu, że nie starczyłoby mi kilku godzin, żeby to wymieniać. Ale wiedzcie o tym, że ja pamiętam, ja to widzę i ja to naprawdę bardzo doceniam. Dlatego wszystkim, którzy dobrze mi życzą, również życzę tego samego z wzajemnością. Po prostu uważam, że sprawiedliwie by było życzyć innym tego, co tobie życzą. To wtedy te siły się jakoś wyrównują i jakoś żyjemy dalej. Nie da rady szanować wszystkiego. Nie da rady być miłym dla wszystkich. Po prostu się nie da. Nie na tym to życie polega. Bo jeżeli miłujesz wszystkich, to nie starcza ci siły na tych bliskich. A co jest dla ciebie ważniejsze? Bliscy czy jacyś randomowi ludzie, którzy i tak cię nie docenią? No ja całe życie nie mogłem się z tym pogodzić, że nie da rady wszystkim dogodzić. Takie są realia. No ale cóż,
Bez użalania się nad sobą, zapraszam na materiał. Jeśli chodzi o ubezpieczalnię i temat, który jest Wam znany, no to oni chcą ode mnie pieniądze. Pieniądze za naprawiony lokal, za rzekome zniszczenie lokalu, natomiast będziemy walczyć. Mamy siłę, mamy motywację, nie damy się. Także zobaczymy, jak to będzie. No, przede mną jest długa, ciężka droga, no ale znacie mnie, ja się nie poddam. Siema, Nosaczyska. To jest czas teraźniejszy. Ja trochę się w tym wszystkim zgubiłem, zapędziłem. Znaczy po prostu... Kurna, jak to powiedzieć? No właśnie, o to chodzi. Że nie wiadomo, o co chodzi, ale dużo rzeczy się ostatnio wydarzyło w moim życiu. I na przykład to jest jedna z nich. Ten pierdolnik tutaj nie jest bez powodu. Kupiłem gruza. Ale o tym ja Wam opowiem kiedy indziej. Natomiast w dzisiejszym odcinku powiem Wam o czymś bardzo ważnym dla driftujących bez termostatu. No i jeszcze Was poinformuję, także 14 września jest zlot nosaczy, trzeci zlot nosaczy. Są do wygrania nagrody. Tam podlinkuję tutaj pod tym filmem, jakie są zasady. Natomiast tak krótka informacja, taka, żebyście dobrze zrozumieli. Bilety dla VIP-ów, które są do kupienia na stronie, są, jak sama nazwa wskazuje, dla VIP-ów. Oni mają pierwszeństwo. Oni mają miejsce, oni bawią się przez cały dzień, oni startują w zawodach, oni wygrywają nagrody i oni sobie upalają do godziny 20. Natomiast jeżeli chcesz przyjechać swoją upalarką, tak po prostu przyjechać z okolic, tak jak na przykład klub z Węgrowa, bardzo miło mi będzie Was gościć. Oni przyjadą sobie po południu, bo po prostu chcą sobie przyjechać i poupalać. Też będzie taka możliwość, tylko trzeba się pojawić odpowiednio wcześniej. Albo i no na pewno od 16 będziecie sobie mogli pojeździć, jak już skończymy nasze te zawody i będzie możliwość po prostu wjazdy na tor. Bez udziału w zawodach, tylko że wtedy ja nie gwarantuję Wam żadnego miejsca, no bo nie jesteście VIP-ami, to jest oczywiste i logiczne. I wjazd jednego samochodu to jest bańka, po prostu. I sobie tańczysz od 16 do 20, jak se tam chcesz. Reszta mnie już tak jakby jest poza moim zakresem, no bo nie gwarantuję Ci żadnego miejsca. Prawdopodobnie będzie miejsce, albo i nie, nie wiem, po prostu to nie, już nie będzie w mojej kwestii leżało. Natomiast jeszcze taka ważna rzecz. Jeżeli będziecie coś nagrywać, to te wszystkie materiały wrzućcie na dysk Google, wyślijcie mi na biuro@autowachos.pl. Dlatego, że ja chciałbym dać te materiały zewnętrznej firmie, która mi skonstruuje jakiś film. Z racji tego, że ostatnio dużo mam na głowie, prawdopodobnie tak jak i Wy, no to mam sporo rzeczy do nadrobienia i będę musiał na chwilę się urwać z tego YouTube'a. Po prostu, żeby sobie pewne rzeczy poukładać i w głowie, i to, co nagrałem. Mam sporo materiałów właśnie z Waszymi samochodami, sporo zagadnień i po prostu tego jest tyle, że nie wiem, jaki nadać temu priorytet. Najpierw muszę posprzątać sobie w szufladach i każdy musi mieć czas na taki trochę zwolnienie, bo cały czas pędzę i przez ostatnie czasy tak pędzę, że aż zaczynam się potykać o własne nogi, więc doszedłem do wniosku, stop będzie po zlocie. Teraz jeszcze przyduszę, ale opowiem Wam, co się działo, jak już to w sobie wszystko poukładam. Mogę Wam powiedzieć tyle, że to jest najbardziej pechowy samochód w mojej karierze. Ten. On mnie naraził na takie wysokie, potężne koszty, nerwy i czas i dalej nie jest tego wart. Natomiast do tego jeszcze wrócimy, bo taki diabeł tkwił w szczególe, który mi podciął skrzydło, że zdecydowałem się na bardzo drastyczny krok. Kupiłem gruza. I dzisiejszy film będzie na podstawie tego gruza. Na podstawie tego samochodu, którego nazwałem parzyciel. Bo raz, że oparzył mnie w stopę, jak się nim przejechałem, bo nagrzewnica w nim ciekła. No i dwa, że wsadziłem ryja, żeby dmuchnąć w korek i odpowietrznikiem poleciało gorące i tu mnie oparzył. A to parzyciel niedobry. Dlatego dzisiaj
No, rozkleję film po prostu z drogi poparzyciela. I co jeszcze ważnego chciałbym wam powiedzieć? No i ta kwestia tego termostatu, o czym się dowiecie. To jest bardzo ważne dla wszystkich opalających właśnie takie gruzy E36, E46. To jest naprawdę mega ważne. I doszedłem też do wniosku, że nie każdy o tym wie i wręcz może i zdecydowana większość o tym nie wie. Bo zresztą zobaczycie, o co chodzi z termostatem. I warto, żebyście to wiedzieli nawet jeszcze przed zlotem. Żebyście nie mieli problemów z układem chłodzenia. Taki mały szczegół. Tak jak mój szczegół, który mnie powalił. Ale do tego jeszcze wrócimy. Naprawdę to był tak mały szczegół, a naraził mnie na potężne koszty, nieodwracalne koszty. Chyba tyle. Zapraszam. Jest Adas. Jestem ja, jest Lawenda, jest Zupa. I co najlepsze, jest fajny przebieg. 99936. Tu jest szansa, że... Czekaj, ile to jest? Połóżmy się teraz odpierdolimy. 99 tysięcy. 100 tysięcy pierdolimy. Nieźle. Jedziemy po gruzę. Fajne liczby, nie? Adas? A jaki wariat tutaj będzie zaprzedał teraz. Ach, poszedł. No. Patrzcie, jaki fajny gruz. Za 5,5 kloca. Tylko, że daleko stąd. No dobra, jest jakaś hydrolampa. Jest jakiś short shifter. Prawdopodobnie jest jakiś spaw. Dobra, przeczytamy sobie ogłoszenie. Cześć, sprzedam BMW S6 Coupe, 92 rok, wyjechało jako 318S, ale kupiłem właśnie, żeby spaw prawdopodobnie na 2.0, kupiłem go jako 2.5. A znam się na tyle, że uwierzyłem na słowa, jaki to silnik, powiedzieli mi, że siedzi tam raczej 2.0. No to moje nosaczyska już wiedzą, jak oglądają kanał, jak zrobić to, żeby się dowiedzieć. Więc nawet nie będę tego zdradzał. Auto, jak widać na zdjęciach do ogarnięcia, silnik pali, auto jeździ, ale żeby dobrze to jeździło, trzeba poświęcić trochę czasu, miało być moim projektem. Jakaś dziura się znajdzie w podłodze, ba! To było chore, jakby nie było. Pasażera, bo w deszczu dywanik był mokry, ale nie jest pognite. Progi w dobrym stanie. Oto już jest rarytas. Podczas jazdy otworzyła się maska i rozbiła przednią szybę. No, brak tylnej kanapy, a w przednich lampach świecą się tylko po stołówku. Bagażnik się nie domyka. BMW zarejestrowany, bla bla bla. Nawet ma butle. Nie, brak dokumentu na butle. Przegląd OC. Rejestrację bagażniku. I teraz tak. Przerobek do driftu zrobione, skręty. O, to jest fajne. Hydrosz, Fagier, pięte, układ, short shifter, z przodu dość świeże, gwint MTS Gold, z tyłu betony. Szerokie insygnie przód, kierownica, slide, boczki, szwagier. Dodatkowy wentylator włączony na guzik, możliwa zamiana na coś ciekawego. No, zamienić się nie zamienimy, ale kurde. Adam, ty wiesz, jak w ciągu 3 minut sprawdzić pojemność silnika, czy to jest 2 litry, czy 2,5? To dobrze, ja też wiem. I my wszyscy tutaj zgromadzeni też wiemy, nie? No, bo tak się nauczyliśmy. Od nosaczyska. To było oczywiste. Także akurat jeśli chodzi o to, no to będziemy wiedzieć, czy to jest 2, czy 2,5. Ale w zasadzie i tak nie zmienia to wiele, bo i tak to kupimy. Bez względu na to, czy to jest 2 litry, czy 2,5, nie? No bo nawet jak jest to 2 litry, to i tak zarżne jak śmietnik. A jak będzie 2,5, no to się człowiek miło zaskoczy chociaż. Że kupił 2,5 w dobrej cenie. Także nie wybrzydzajmy. Nie będziemy tego sprawdzać na miejscu na pewno. Bo nawet nie mamy odpowiednich narzędzi. Nie wzięliśmy narzędzi. Ale dobra. No. To jest 100 tysięcy. Co, taki świeżak? Ale nawet 100 tysięcy. No, może wygląda fajnie. No jest taka, proszę, taka jak się
słoneczko. Rozpędzenie prosto w stronę prącia. Słońca. No zajebiste słoneczko, człowieku. Romantika. Ekstazy. Tak, rozlewa się jak żółteczka, ta smuga. Ja nie słychać go, bo rzęsi wszystko tutaj. No człowieku, niesamowite to jest, to co ja widzę. A jedziemy właśnie w tamtym kierunku. Tak, tam gdzieś jest nasz gruz. Zajebiste słońce. No kurna, człowieku. No tak, w ogóle nie mogę się doczekać, aż poznam swojego nowego gruza. Nazwę go... Nie wiem, Czarek. Pasuje chyba, nie? Nie miałem jeszcze Czarka. Czarek. Przymierzysz? Zarym. Czarkiem. Kurwa, podoba mi się to. Czarek. Idę pojeździć z Czarkiem. Dobra, już mam spoiler i będę miał Czarka. Stracia. Tak. Czarek trochę brzydszy. Czarek ma być brzydki. Czarka ma być nie szkoda. Właśnie tu jest taki klimat, że jak chcesz coś na Uber Daily, to musisz wyznaczyć sobie granicę pomiędzy tym, czy będzie czego szkoda, czy nie. A jeżeli za dużo wkładasz coś pracy i za dużo pieniędzy, to po prostu zaczyna się być tego szkoda i to przestaje przynosić fan. A jak kupisz w zasadzie coś tanio, zrobisz to tanio i nie jest to nie wiadomo co, to dopiero zaczyna przynosić radochę. Już to tak cały czas lawiruje, przez całe życie lawiruje właśnie pomiędzy takimi faktami. No zajebiste słońce, a wy macie przejebane, że wy nie widzicie. Ja to widzę żywym okiem, a Adas tak samo widzi. Ładne słońce jest, świeci, nie? Galkę złapać. Galkę muszę złapać. No, co to mamy? Słupca mamy. No i dobra, Poznania jeszcze niedaleko. Boże, się najeździłem tą trasą. A co to za kurnik? A, tu mamy gazociąg, tu jakieś... Kurszwic. No człowieku, jaka romantika. Spójrzcie, jakie piękne zachód słońca. O, dwie BMW-ki proszę jadą. Jedna drugą pogania, pogania. Trochę potuczony. No, on tu stoi od lutego, nie? Dobra. Co tu się dzieje? Dobra, tu wywieszone. Weź zobacz, Adas, progi. A nie, macha to jest ten. Jest kluczyk, tak. My akumulator wzięliśmy. Tutaj szyby, dach. Dobra, otwarte. Dobra, jakiś kotyczek czy coś? Kotyczek, czekaj. Zielone wtryski, nie wiadomo czy dwóch, czy V8. W zasadzie. Dobra. Stagulec. No, tak. Tak myślałem właśnie. Dobra. Sterowy silnika też tam gdzieś jest wrzucony. Dobra. Proszę. Trzeba takie progi. Dobra, coś tam ma. O. Odlata się tam. Dobra, chodźmy po akumulator, trzeba go tam przestawić, odpalić, nie? Dobra, czekaj, wyjadę nią, nie? No poczekaj, że te szpatę położę na plus, chodź. No. Thank you.
dźwięk. No, to chodzi o metaliści. Ale co to są napędy? Dyfer. Mały. Kurwa. Czyli to może wyjeżdżać dłużej. To długo stało, nie? Dobra, żeby tam co ja się będę... Kurde, zastanawiał. Znaczy tak, no, albo muszę wsiąść, albo nie. Może zadzwonię do tego pana, tak? I po prostu się z nim dogadam. Akurat dzwoni. A dzwoni, tak? A, no to ten. No dobra. Chcę porozmawiać, tak? Tak, no bo muszę z nim porozmawiać. No to już, no już tutaj się daje pana do telefonu, bo chciałam z nim rozmawiać z tobą. No witam, no ja już jestem, już sobie go tutaj obejrzałem, odpaliłem. I tak, okiem mechanika, co tak sobie spojrzę na to, to mam straszne wątpliwości tego silnika, bo nie wiem, czy to nie będzie kot w worku, bo mam aluzję co do tego pierwszego cylindra i słyszę coś w rozrządzie. Więc tak, żeby nie wybrzydzać ogólnie i żebym się nie wpakował w kapcia, bo może być tak, że wezmę to auto i ten silnik będzie na śmietnik, po prostu na złom. I nie mam nawet jak tego sprawdzić. To może, żeby nie zawracać głowy, jakoś byśmy się dogadali troszkę mniej i ja to zabieram bez marudzenia, co? No dobra, tak generalnie kupiliśmy go. Ale nie ma wachy, jedziemy na stację. Nie wjedziemy na lawetę. I mamy takie aluzje, no bo chodzi, na pewno nie chodzi na jednym cylindrze, nie, na pewno nie chodzi na pierwszym. I słyszymy jeszcze jakieś grzechotanie od strony Vanosa. Nie wiem, co to jest, ale tak się umówiłem, że po prostu no biorę to na klatę, jakby to nie było, żeby nie było żadnych roszczeń, pretensji, problemów. No ale faktem jest taki, że ryzykujemy, bo może być tak, że silnik będzie totalny śmietnik. Może by tak być, ale nie wiem tego, bo nawet nie mam jak tego sprawdzić tutaj. A więc, no właśnie, trzeba było naprawić to opadanie zapłonu. Może coś tam cyka, coś tam syczy, ale łudzę się, że to jest jakaś, kurde, nie wiem, może jakaś pierdoła, może wiązka, może cewka, może świeca, tak się łudzę. Albo może i wtryskiwacz, nie wiem tego. Natomiast może być tak, że silnik będzie śmietnik i się nie pojeżdżę, a może być tak, że będzie wszystko w porządku, a może na przykład hałasować pompa wody, na pewno coś jest do wymiany, albo i alternator. Alternator jakiś mamy, pompę wody też jakąś mamy. No by tak było, kurka wodna, bo szczerze mówiąc. Wrócimy na drugą trzecią. Drugą trzecią. Piąty jeszcze boka nakręci.
O 5. No dobra, myślisz, że co, zarywamy noc? Chyba lepiej zarwać noc. No, lepiej się upewnić, czy to jest sens. No właśnie. A jutro się nie wiesz ukryć. No, brzydki Żarek. Widziałeś piękna w swojej brzydocie? No. Upalarka taka po prostu. Dobra, no, miejmy nadzieję, że z silnikiem będzie wszystko git. Nie, taką mam nadzieję, tak czuję, że może nie będzie źle. I nie będzie mi tego szkoda. Kurwa, w końcu czegoś nie będzie mi szkoda. Znaczy, w sensie, wiesz, w sensie karania opon. Susa, zbieg okoliczności. Spójrz na rejestrację. Tak dzisiaj liczby nas prześladują, nie? Znaczy mnie, tam ciebie nie, ale chyba każdego, kto jest spostrzegawczy. No i dobra, mamy śmietnik. Kurwa. Właśnie miałem też powiedzieć w telefonie, człowieku, już ma tak dosyć ten telefon w ryszokach, bo on nie był w tym etui, to no by już go dawno nie było. No. Co? Chciałabyś opierdolić głowę samcu? Znaczy nie, chciałabyś dorwać samca, niech cię zapyli, a później byś mu głowę zjadła. Pokaż to. Obspawa się dalej. Ty, w zasadzie by nie polatał, no? No tak. Czego? Wymienili. To jest koloru nabrało. O, proszę bardzo. Taki tak zwany jednomas. Ale to takie trochę złe nazewnictwo, bo to po prostu zwykłe koło zamachowe. Z tego przynajmniej co mnie kiedyś opierdzili, nie możesz mówić jednomas, bo nie masz jakiegoś takiego jednomas. Jest tylko dwumas i zwykłe koło zamachowe, co? Jeżeli masz... Nie, jeżeli masz docisk samoregulujący, to nie. Ale jakbyś miał ten zwykły, to wtedy tak. Ale w zasadzie to nie. Bo... No nic się nie stanie. Będzie trochę tam szarpało. No. Dobra. Jak miał upalać na ryczałku, dobrze przeszło, żeby to dalej. Dokładnie, że tak. No. Dobra. Czyli nie jestem ci potrzebny? Nie, no, dałem sobie radę. No. Aleś mi pomógł, wyszarpalić moją. Dobra. Cicha? No i super, super. Nie, dobrze jest. Dobrze jest. Po co zakładać dwumoc, jak jest takie fajne sprzęgło? W ogóle defer sobie otwarty wstawić. Kurna, już to krok wstecz, no ale kurna, na pewno... Przecież taki fajny kompot jest, kurna, wszystko jest porobione. No, on człowiek tak dobrze pewnie lata. Dobrze podaje. No nie, nie, kurna. No ale no ja pierdzielę. Wszyscy by chcieli jedną masę, a pan chce dwóch masę. No co ja wpływam na czyjeś decyzję, no kurna i ja się popatrzę zaraz, człowieku. To jest kurna rarytas. Nie wiem czemu on chce zmieniać to wszystko. No bo chłopcy sobie na serię. I chce dyper odspawać. Odspawać. I czekaj, coś jeszcze chyba. Chcę zrobić cymbale. Dobra. Mój parzyciel oparzył mi stopę o trzecie wybrane. Jak ty się czujesz? To fajnie się czujesz. Fajnie, przyjemnie. Tak nie widać za dużo, tylko to samo co wspierasz. Dobra. Dobra, taka szybka akcja. To teraz tak. W nocy żeśmy wymienili świecę i cewkę, względnie zaczął jeździć. Później oparzył mnie w stopę, bo się okazało, że nagrzewnica jest dziurawa, więc musimy wymienić nagrzewnicę, musimy wymienić też szybę. Wymienimy też chłodnicę, wymienimy też wiskozę, wymienimy też pompę, przerobimy odmę po swojemu, wymienimy świecę i cewki. I co dalej? Nagrzewnica. No tak, no i na grzeźnicę też mówiłem, no. Wiatrak chodzi, no więc tak to wygląda. Taki parzyciel. Będziesz upierdolony, parzycielu. Tu już jest wszystko w miarę. No i dobra, dzwonię po szybę. Może jeszcze uda mi się szybę wyciąć. Tak. No dobra, czyli to jest nowe? Tak.
A to jest stare. I, no i właśnie, i dlatego była tu lejka dystansowa. O kurna, czekaj. No właśnie, że on tak patrzę. Ty, to nawet za bardzo. To jest bez żadnej tulejki. Ale tak, ale się... dwumas jest normalnie, tak jak powinien być, on mówi, że docisk chyba jest M57, ale on się niczym nie różni. Ale my nie możemy w razie czego nic innego zrobić tutaj. Możemy to wsadzić, ale nie wiem, czy ta wysokość, bo to jest kurna... No nie wiem. Nie podoba mi się to. Jeżeli to chodziło dobrze na tym zestawie, to tu jeszcze brakuje drugiej takiej odległości. Co prawda to się cofnie, a więc to w teorii, jeżeli to pasuje, no to my tu nic nie możemy zrobić, nie możemy cofnąć. Trzeba włożyć, zobaczyć dobrze wysprzęgle. Nie możemy cofnąć przecież tego bardziej. Już bardziej nie cofniemy. No może się ustawi, no nie mam innej opcji, po prostu nie mam innej opcji. I to tak trzeba to włożyć. No. Cofnięte jest, cofnięte. No. Tak, to czyli nawet już nie trzeba to cofać, jak jest polerowany. Ładnie ktoś podniósł tutaj. Lubię takie customowe rzeczy. Ktoś posiedział chwilę. No, lubię takie. Widać prasę ciężką. No i dobra. To jest porównane. Pali wam się szyba trochę. Troszeczkę się kopsi. Wypalają się bakterie. Ja no kurna. No. Pękwa. No. Już tak? Drugi raz. Ale już pół szyb mam. Zostawiam się po staro, to wyskopałem. Termostat można po prostu wywalić. Patrzyłem na kanały w głowicy, można go po prostu wyjąć. A, kurde, w tylu salami. Wiem, ale myślę, że można go zrobić to od razu. Bo i tak bez termostatu, jak mamy w głowicy. Ale dobra, może chyba, że po prostu go przepalimy, żeby nie było polą. No, bo w M30 pamiętam, że musi być zaślepienie taki koreczek, bo wtedy obiekt jest wewnątrz cały czas i nie wymusza na zewnątrz. A tutaj jest tak, że tam nie ma innej opcji. Po prostu wywalasz termostat i musi być dobrze. Na duży obiekt. Nie, 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 nie,
powiem ci, że tak czystej szyby to jeszcze nie miałem. No, zajebista jest. Przeraczki nie działają. No nie. Będzie nam działo w mordę, to tam się robi. Dobra, jadę tu pod impost. Zakręcę, to no. Zakręcę, bo tu pod impost. Zamknięta macha, żeby nam szyby wyjechał. Tak, no, to zamknięta. Czy maski? Nie, ja tam nie. Zapiałem na nas puste. Się może przodem na ten podnosik. Ale bo nie może. Czemu się grzeje? Grzeje się? Czy trochę ma ponad? Nie. W mojej perspektywy ma nawet poniżej. Twojej? Grzeje się? No tak mam wrażenie. A nie wychodzi sobie. Nie. Ludzie ocenią, czy się grzeje. Tak się grzeje. Tak się nie grzeje. Nie, dobra, weź się otwórz machę, zobacz czy węże nie puchną. No, może puchnąć. Nie, no dobrze jest. Mówię, silnik zwariuje, jak dostanie nowy olej. Tak. Oszaleje. Filtr też już oszalał. To są podkładka miedziana. Weź może załóżmy. A nie, to tutaj... No kurwa, w zasadzie. Nie wiem, po co ktoś to sadzi, no. Też nie. Ale kiedyś tego gówno nie sadziłem. Przez dwa miesiące w spodzieżerem odrobiłem, bo nie widziałem, żeby ci nie olej. No. Tego kutasa nie było. No. Tego prącia. O, jemię denaturatem. No, bo tak stwierdziłem, że ludzie to piją, to osób mu też naleje. Nie chcesz się napijać. A przez bułeczkę przesadziłeś, czy nie? Nie. Taki piścioch. Chociaż kupił sobie bułki. Zaraz będziemy jedli. Dobra, światła żeśmy zrobili. Teraz jeszcze sobie szuka kierunkowskazu. No i jest czujnik położenia wałka rozgrzewa. A więc mocy nie będzie miał, więc trzeba będzie mu wymienić koniecznie na oryginał. Mamy taki oryginał? Prawdopodobnie możliwe, że tak. Mamy takie beżowe? No. Czekaj, bo mamy 139. No tak. Gdzie? To jest. Dla mnie to jest, tu co był, to jest podwójny walos, a to jest pojedynczy. No, to kojarzę w podwójnym walosie. Są niemożliwe, że to. Niemożliwe, tylko na pewno. Może jest grubszy. No nawet patrz, czekaj. Jest dłuższy chyba. No, ten. No i to nie miało prawa działać.
Palę. Już, to się napadnie. O, nie ma błędów. Teraz będzie człowiek go zapierdzielał. Teraz będzie dobrze. Sądy są wywalone. Zaraz jeszcze zajrzę sobie do softu. Ale są odłączone, nie ma błędów. Co? Co? No tak. Niech ma. Trzymaj. Ringfound kodę. Nie ma. Tam jest. Ale dziwnie, kurwa, taki dwujaczek, człowieku, ja już zapomniałem, co to są te małe rzeczy. Cieszmy się z małych rzeczy. No tak. Takie małe rzeczy, to więcej frajdy przynoszą. No. Bo nie szkoda. Sobie zasadzisz, wiesz, wyremontujesz 2,5, 2,8, to będziesz się spuszczał. Zamknąłeś maskę, tak ten? Tak. Żeby nam zębów nie zabiła? Zamknięte. Zobacz pod błędów. O, już możesz machać. Nie ma. Mam nadzieję, że nikt nie zrobił tego na jeden zacisk. Nie, no raczej nie. Chociaż. Ej, zapierdala. Zeszła z niebieskiego. Jechałem właśnie bez tego, bez szyby. Deszcz mnie złapał, człowieku, mu się ten rogatki zamknęły i nagle tylko chmura deszczu wszystko po tym. Mówi, ja pierdolę. Co to się kurwa stało? Ale ma bardzo krótki dyfer i dlatego tak zapierdala. Zobaczyć, co tam się stało. Do góry nam coś śmierdziało.
Kurde. Co mogło pójść nie tak? Tutaj że chyba trzyma. Czekaj, osób, weź na strip serwisowy. Ty, czekaj, kurwa, gdzie to się tu? Właśnie nie wiem, chyba że za dużo pylu, ale to... No gdzie? To korkiem by wyjebał? No chyba, że małą szczelkę wyjebał. Możliwe to... Wszystko jest możliwe. Czekaj. Gdzieś jest dziura. No. Weź jeszcze raz. Chłodnica jedna chyba. No ale to trytytką bym ją przedziurawił. No jest chyba podcięta gdzieś. Czekaj, tu. To pękło? Nie wiem, ty patrz, tu jest jakaś kurwa dziura. Gdzie? Weź zobacz tu. Będę dmuchał. No, tu. Ty, co tu się stało? Coś wpadło. Kurwa, jakim cudem? Noż w chuj, kurwa, chuj w dupę dla jego. Nie. No co ci kurwa mogło wpaść? Skurwysynie. Wiskoza? Mogło zahaczyć? Nie, no ty, proszę. Tak. Patrz. Zahaczyła tak wiskoza, widzisz? Nie. Oż kurwa, ale lipa, ty. A mówisz, że jest za daleko. Patrz, widzisz? O, no, patrz. Noż kurwa. Ale chujozaur, człowieku. Ja pierdolę. Przecież ja tą chłodnicę w podejrze, to ja miałem ją kurwa 10 lat. Może w Jezu, człowieku takie... No ale dobra, widzisz, lepiej szest bojowy teraz niż później, żeby bym wyjechał. Ale mamy drugą, tą co była, ta kobla. Która? No ta jest jego. Ta jego, ona jest rozjebana. O ja pierdolę. No jeszcze może. No jest rozjebana. Ty, no to dobrze by było. Kurwa, czeku, zawsze coś, co? Czyli trzeba wiskozę inną. Tą oryginalną. No bo patrz, tutaj wiskoza to już wyrobiła trochę. No. Ale co, czemu? To jest rozjebana, bo co? No co? A, bo to. O ja pierdolę, człowieku. Dobra, żeberek. Tak. Chyba, żeby jest zryczał. Ale zbiorniczek trzeba było przerobić. Mamy zbiorniczek. No to trzeba było wszystko przerabiać. No co ty, jest przecież ten. Ale by była większa od razu. To czy by się... Dobra, zgaś tą kamerę, bo to szkoda taśmy. Znowu mam, kurde, jakiś człowieku. No tak, rejestracja 96C94A. Tak jakby dwie litery alfabetu. Ale co jest najlepsze, że ten, że... Właśnie, laweta miała identyczną rejestrację co rodzyna, tylko zamiast CG było. 6344. Przypadek? Nie. I jechaliśmy też po samochód. I tam też stała 92. No po prostu kurka wodna, przypadki chodzą po ludziach. Jakieś dziwne. Wywalamy chłodnicę, sadzamy elektryczny wiatrak. Thank you.
Pyszne ciasto nasiąknięte ropą i nasiąknięty nosarz. Szybę żeśmy wkleili po łazakowemu. Nie było żadnych uszczelek. Nie będę się tym pierdaczył. Po prostu skleiliśmy jak jest. Przeciągnęliśmy tak o. Trzyma się. Może nie wypadnie. Jak wam się podoba parzyciel? Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział dlaczego parzyciel, to dlatego, że oparzył mnie w stopę. Bo nagrzewnica tam była rozwalona. Teraz żeśmy ją spieli, więc... No, zobaczymy. Fajny ma skręt. Daje radę, naprawdę. Taka upalara. Po co mi nie będzie, żeby szkoda. I silnik dwujak w zasadzie bardzo dobre rozwiązanie. Bo tak go przeorcuję, on będzie chodził tak na odcinie, że ja mu po prostu nie odpuszczę. A 2,5 i 2,8 to byłoby mi szkoda. Jakoś tak wiesz. Podświadomie. A dwujak jest... Nie, no sens w tym, żeby się bawić. Może w końcu się wyszaleje. Po pierwsze parzyciel mnie oparzył, bo dmuchnąłem se tu i oparzył mnie w policzek, to jest raz. Po drugie, co ty myślisz o tym, Piotrek? Zajebisty. No, tylko żeby nie parzył, tak nie? Tak jest. I co się skórka wodna, chłodnica jest nowa. Wiatraki, dwa wiatraki w zasadzie mam i cały czas kurna się gotuje. Znaczy gotuje, nie zbija tej temperatury, żeśmy zobaczyli, że tutaj niby coś zbija, ale te węże od gazu są kurewsko gorące, o wiele bardziej gorące niż to. Nie? Mhm. No tego to nie mogę dotknąć. W sumie w zasadzie też nie, ale wezmę ten. Wezmę miernik. O, jeszcze lepiej człowiek. W zasadzie to nie. Ty, to co? O, widzisz? 36. Nie no, bez przesady. Miernik coś chyba wsiurawali. No, 35. Masz... jesteś niedogrzany. To co no mi... Co on kurwa? Robocop? 87. Tak, a tam 74. 92. 68. 3/6. Nie kurna. A może mi się wydaje? No bo ten czujnik może jest spartolony, że... Parzycielu. Ogarnij się. Chodzi się w sprawie. Nie, no 82. 66. A, 111, patrz. Tam jest cieplutko.
Mam pomysł, czekaj. Jakie to dziwne jest. Bo tu jest temperatura 111, czyli nie kłamie. Tu gdzieś jest ten czujnik. A tu jest mniejsza, 93. Tu jest 80 parę. 78. No tak jakby tutaj jest największa temperatura z przodu. Ponad 100 stopni. O co tu chodzi? Obieg mano, tak się gotowo. Co? Obieg mano. Ty, no muszę posiedzieć, pomyśleć. No parzył mnie dziad. Parzyciel. Będzie się całować za to. Chciałem dać mu buziaka i powiedział, ty, gdzie jest tym ryjem? Najpierw mi oparzył w stopę, a później w policzek. Nie jestem jakimś kurwa gejozaurem, człowieku. Oparzył mnie. Chuj w dupę dla jego, że mnie oparzył. Teraz ładnie wygląda. No to tak totalnie łopatologicznie, żebyście mogli zrozumieć, o co chodzi. To jest głowica chyba z pojedynczego łanosa, nie wiem. Tu jakaś korba, ale jeszcze w miarę prosta. Nieistotne. To jest termostat. I on też chodzi tak, nie? I teraz patrz na to. Jak go wywalisz, tu jest obudowa, tu idzie wąż dolny z chłodnicy, a tu idzie wąż górny. I teraz jeżeli seryjnie jest termostat, o tak, i on jest seryjnie zamknięty, to pompa, która ona zsie sobie stąd, z tego kanału sobie zsie, bo ona tak działa, że ona zsie tam i wpycha sobie do silnika na dole. Więc jeżeli ona sobie zsie tutaj, to jakie ma drogi, żeby ssać? Tu jest zaślepiony. Widzisz, tu ja tu palca nie przełożę. Jedyną drogę, żeby ssać, to jest ta droga, czyli to kółeczko. A to kółeczko jest, znaczy to ta dziurka. Pa, jak ja tam wsadzę palucha, to widzisz palucha? O, więc tu jest wyjście na górną część chłodnicy. To, co zawsze puchnie i tam sobie łapką trzymacie. Więc jeżeli jest zaślepiony, zamknięty termostat, znaczy zamknięty, seryjnie zamknięty, to ten trzpień nie dochodzi do tej dziurki. I wtedy pompa sobie zsie o tutaj, zasysając w zasadzie stąd. O, z tego grubego węża tam na górze. W momencie, kiedy auto się grzeje, znaczy pomijam obieg wewnętrzny, bo obieg wewnętrzny jest tutaj na dole, w obudowie rozrządu, tam jest jeszcze taka rurka, która idzie tam, więc chrzanić na razie obieg wewnętrzny i ogólnie chrzanić go, więc to nie jest istotne, nie skupiamy się na obiegu wewnętrznym, tylko na wymuszeniu obiegu zewnętrznego. W momencie, kiedy termostat się otwiera, przy przypuśćmy 90 stopniach, to ten grzybek dochodzi w takim razie bo on się rusza. Jak ja bym sobie ten termostat zgiął, albo on by się otworzył, to ten grzybek by doszedł do tego miejsca, a więc docisnąłby tą blaszkę. Tak, on dociśnie tą blaszkę, to wtedy tu się uchyla i pompa zaczyna zasysać z dolnego węża do chłodnicy, no i automatycznie też wypycha sobie tam na chłodnicę z tej strony. Tam już po całym obiegu, jak on tam sobie idzie. Bo on sobie idzie tam w dół, ola Boga, o, i tak dalej, i wychodzi tam od dupy strony. Czyli tak jakby, jak tu ma zaślepione, to tam od dupy strony, przez cały silnik i przez tam inne tamte, jak mamy tam jeszcze obieg wewnętrzny, to pomijając, że tam są jeszcze dodatkowe rurki, to pomijmy w ogóle ten układ, idzie sobie tam i sobie wraca. I sobie idzie tu od razu na chłodnicę, na zewnątrz. No ale faktem jest, że żeby wymusić taki obieg, to musi być zaślepione. A więc co się stanie w momencie, kiedy wywalimy termostat całkowicie i założymy obudowę? No to się stanie, że pompa będzie miała wymuszone dwa obiegi. I wewnętrzny, taki wokół siebie, czyli ona będzie ssała sobie tu i pobierała sobie stąd, tak? No bo tutaj ma miejsce. Będzie sobie ssała praktycznie z węża górnego. Znaczy tak, ona zsie, idzie tam dalej,
powraca i znowu się idzie tam dalej, więc mamy taki obieg, rozumiesz? Obieg wewnętrzny, ale naprawdę wewnętrzny. A to, co się dzieje tu i że chłodnica się troszkę nagrzewa, to jest po prostu wymuszone siłą woli. Że to tak trochę idzie tu, powiedzmy w 20%, a w 80% idzie przez silnik. A więc jeżeli chcecie wymusić ten obieg, to tu musi być koraz jakiś. Ja miałem tak właśnie we 30 zrobione, że się trochę się naszukałem, o co chodziło. Ale też wywaliłem uszczelkę pod głowicą, bo pałowałem i nie mogłem zbić temperatury, już było za późno, wszystko się gotowało. Do momentu, kiedy nie wsadziłem do tego korka, to sami dobrze wiecie, że pancerna świnia trochę dostała w życiu w pierdolu po prostu dostała. I karałem ją naprawdę kilka godzin w pełnym słońcu i jak już naprawdę przygiąłem pałę, to wystarczyło, że się zatrzymam. Wiatraki chodziły, wiskoza chodziła i ona mi spadała do nawet mniej niż pion. I wtedy wiedziałem, że mogę jechać dalej. Także to jest bardzo wskazane. I zwróćcie na to uwagę jeszcze przed zlotem. Wymyśliłem coś takiego. Wsadzę to, a później wkręcę śrubę, żeby się rozszerzyło i będzie za szybko. No dobra, jakoś to siedzi. Trzyma się. Przetestujemy. Noż kurwa się coś zesrało, że zapomniałem tego dokręcić. Ja pierdolę, ty. Oż w chuj. No kurwa, świeży olej dostałeś, bałwanie. Już żeś go wyżygał. No moja wina, kurwa, żeż. Gdzie ten korek poszedł? Trzeba będzie cię umyć, no. No ale to masz na pewno ciśnienie oleju, to jest fakt. No, tu jesteś. Dobra, już cię wkręcam. Dobra, odpaliłem. Rura od razu jest ciepła. Ja też od razu jest ciepło. Dobra, pochodzi chwilę, zobaczymy. Generalnie tak czy siak, tu mi pokazuje pion, a sterownik mi pokazuje 78 stopni, więc trochę tutaj tak czy siak przekłamuję. No dobra, zrobimy teść. Mamy 80 stopni, wyłączony wiatrak. No bo nie, dobra, poczekamy jeszcze, aż się nagrzeje do 90. Dobra, mamy 90, wyłączam wiatrak. Się zatrzymało, ale już wyżej nie idzie. Wcześniej było 107 stopni. No i dobra, zobaczymy, czy na postoju da radę się schłodzić. Ja na razie nie będę tego używał. O, spada, widzicie? Haha, kurwa. Dało radę, co? Dało radę. Taki koraz. Dlatego też do wszystkich moich nosaczów, bo wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą, a wręcz śmiem twierdzić, że chyba nie za wiele osób to wie, że tam trzeba właśnie koreczek wsadzić, żeby wymusić obieg na zewnątrz. Ja we 30 coś takiego miałem, ale wieje ciepło, czuję, że odbiera ciepło. No 89, proszę, pięknie. Ja miałem tak we 30, że ja się bujałem z tą temperaturą, nie wiedziałem, o co chodzi, bo ja miałem wywaloną nagrzewnicę. No i tak kurka wodna, nie mogłem za bardzo karać tego samochodu. No i później doszedłem do wniosku, że po prostu gdzieś jest obieg, wiesz, jak patrzysz na budowę termostatu, to gdzieś jest po prostu obieg, jakoś coś się tam otwiera bądź zamyka i jest właśnie później kłopot, że nie wymusza tego obiegu zewnętrznego bez tego termostatu, więc trzeba w tym momencie coś zadziałać. No ja to właśnie zrobiłem, jak widzicie, na biegu jałowym schodzą mi te obroty. Ciekawe, do ilu schłodzi. Zobaczymy. Ja go tak zostawię. No dobra, 80 stopni i tak sobie siedzę. Może i by zeszło jeszcze niżej, ale dobra, faktem jest, że działa. A więc no takie krótkie uprzedzenie jeszcze przed zlotem, że zwróćcie na to uwagę, bo zauważyłem w wielu samochodach, że jak się upala
to macie problemy z podnicami. Puchną podnice, wybuchają węże. O, 79, widzisz? I to kurka wodna, powiem wam, że uważam, że 99% przypadków tak jest. Że po prostu nie do końca o tym wiecie, że tak jest, więc warto wiedzieć. Wężyk jest mięciutki i cieplutki. Ten też jest mięciutki i cieplutki. Zobaczymy jeszcze, jak temperatura. 76 stopni, patrzcie. No ale ten pokazuje pion cały czas, więc nie ma co się nim sugerować. Cześć. Parzyciel mnie oparzył, widać? Kurna, pocałował mnie, skurczyny. Ale już teraz nie będziesz parzył. Już będziesz tam chłodniciel. Jakiś zbrodniciel. Cześć.